Piotr, trzeba przyznać, że wyczerpująca walka, ale jest uśmiech. Jest uśmiech, było bardzo ciężko, 9 minut przewalczyliśmy. Nie spodziewałem się, że będzie tak ciężko. Dostałem mocno na kichę, co zabrało dużo tlenu. Raz byłem podłączony chyba high kickiem lewym, ale wygraliśmy. Możemy chyba zdradzić, że w szatni lekko tam odpływałeś, tak? No było ciężko. Było ciężko 2 tygodnie jeszcze przed walką, mam zapała mnie choroba, co też pewnie wpłynęło na kondycję. No ciężki przeciwnik, jak dla mnie. Ale ostatecznie Radom przyjeżdża do Lublina, do Puław i jak zwykle jest zwycięski. No tym razem się udało. Jaki miałeś plan na ten pojedynek? Planu tak naprawdę nie było jakiegoś konkretnego z racji tego, że Sergiusza Wald widziałem tylko jedną na internecie. Plan był ogólnie taki, żeby wchodzić pod ciosy, z racji tego, że był dużo wyższy, lepszy zasięg, no i starałem się obalać. Czym on Cię zaskoczył? No niczym tak naprawdę mnie nie zaskoczy. Wiedziałem, że będzie chciał walkę prowadzić w stójce, że będzie wykorzystywał swój zasięg, tyle. Siła fizyczna, czułeś się mocniejszy w tym pojedynku? Tak. Co trzeba zrobić, żeby mieć taką sylwetkę jak Ty? Dużo hamburgerów jeść. Czyli dieta przede wszystkim. Tak. Teraz na jakiś czas. Co dalej powiedz, jakie są Twoje cele? Cóż, no na razie odpoczywam, trzeba trochę się pocieszyć zwycięstwem, no i zobaczymy, czekam na oferty. Okej, ale chciałbyś zostać tutaj na miejscu, czy gdzieś tam bić się dla jakichś większych organizacji? Jak najbardziej, na razie chcę odpocząć, sam decyzji nie podejmuję, wszystko konsultujemy razem z trenerem Leszkiem, co dalej pokażę, to zobaczymy. Wielkie dzięki. Dziękuję również. Dziękuję bardzo.